I wracamy do naszego studia, za nami zespół Republika. Przed nami rozmowa o książce Bezbożność, Terror i Propaganda, Fałszywe proroctwa marksizmu. Autor książki na naszych łączach telefonicznych profesor Wojciech Roszkowski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Historyk, ekonomista, działacz opozycji. Nasz chciałoby się o bieżące wydarzenia zapytać, ale nie ulegnę pokusie, przynajmniej na początek, może na koniec o przeszukania, nieprzeszukania będę pytał i o stan praworządności, no ale najpierw zapytam, czy pan, po co pan profesor, co pana podkusiło, żeby wrócić do studium marksizmu, ideologii, która wydaje się już spoczywa na cmentarzysku idei? Ależ skąd? Ależ skąd? Młode pokolenie lewicy, zdaje się, znowu odwołuje się do pism Marksa, szukając inspiracji dla swoich pomysłów różnych rewolucyjnych. Co prawda czasy się zmieniły i jest to w tej chwili rewolucja kulturowa, a nie rewolucja społeczna, w takim sensie XIX-wiecznym, o jakim myślał Marks, ale wydaje mi się, że warto wrócić do korzeni tego sposobu myślenia i stąd ta książka. Oczywiście ona nie powstała ad hoc, nagle z jakiejś bardzo konkretnej inspiracji, tylko jest to efekt takich moich przemyśleń trochę głębszych i dłuższych nad upadkiem cywilizacji zachodniej i historią pewnej myśli rewolucyjnej. Bo oczywiście o Marksie pisano bardzo, bardzo wiele i chwaląc, i krytykując. Ja w tej książce spróbuję na Marksa troszeczkę spojrzeć po swojemu, jako przede wszystkim na rewolucjonistę, dlatego że w tej dziedzictwie Marksa, można powiedzieć, jest trochę socjologii, trochę ekonomii, trochę filozofii. I o ile analizy socjologiczne Marksa można by przyjąć, powiedzmy, walka pracy z kapitałem i pewne tego konsekwencje, natomiast ekonomia Marksa jest kompletnie chybiona, a filozofia jest nie tylko chybiona, ale bardzo szkodliwa. I teraz w myśli Marksa ja, wydaje mi się, może nie pierwszy, nie jedyny, ale w każdym razie przede wszystkim widzę myśl rewolucyjną. I odwołuje się tutaj na samym początku do młodego Marksa, który był satanistą. On wychodził z założenia takiego jak młodzi hegliści, że Boga nie ma i w związku z tym, tak jak Max Stirner, trzeba zbudować cywilizację w opozycji do wiary. To, że on powiedział, religia jest opium dla mas, to jest znane powiedzenie, ale on to praktykował. To jest punkt wyjścia wszelkich jego dalszych rozważań, planów i... Ale czyli, że marksizm, który przecież sadowił się na ubóstwieniu rozumu, racjonalnego myślenia, w tym swoich podwalinach miał od razu taki charakter quasi, albo nie quasi, po prostu charakter religijny pewnej wiary. Oczywiście. To była metafizyka, która wychodzi z założenia, że praktyka, na której Marks i Engels opierali swoją filozofię, jest zjawiskiem czysto materialnym. Że nie istnieje świat duchowy właściwie. Duchowość oni postrzegali jako jakąś funkcję materii raczej, co oczywiście w świetle dzisiejszej fizyki kwantowej na przykład brzmi trochę śmiesznie, bo dzisiaj fizycy kwantowi nie potrafią rozróżnić, co jest bytem, a co jest prawdopodobieństwem bytu, prawda? Rozciągłość przestrzeni wraz z prędkością światła maleje. To są te wszystkie elementy, które, przypuszczam, Maxa i Engelsa wprawiłyby w spory kłopot. Więc ta jego praktyka materialistyczna jest założeniem błędnym. My tego nie możemy stwierdzić wprost. Nikt nie może stwierdzić, że Boga nie ma. I że świat, w którym żyjemy, ma charakter tylko i wyłącznie materialny. To jest mit scjentystyczny. To ubóstwienie rozumu, który można sprowadzić do pytania, skąd wiedza o nieistnieniu Boga. Nie mamy takiej wiedzy. To jest też wiara. Więc tak jak pan powiedział, Marks opierał się w gruncie rzeczy na wierze w nieistnienie Boga. I z tego wyciągał konsekwencje ogromnie daleko idące, polegające na tym, że ponieważ świat nie jest idealny, a nawet ma wiele w sobie ułomności, należy go zburzyć i stworzyć jakiś nowy. Tyle tylko, że tworzenie tego świata oparte było na fałszywych założeniach i fałszywych przesłankach, które zostały zweryfikowane w praktyce w sposób koszmarny przez praktykę komunizmu. Ale wiadomo było, że zasada od każdego według możliwości, każdemu według potrzeb jest absolutną utopią i bzdurą. Tego się nie da zrealizować. Że na przykład w jego teorii wartości dodatkowej tkwi zalążek absurdu, dlatego że ta wartość dodatkowa jest źródłem wszelkich inwestycji. Następna utopia, że uspołecznienie poprzez upaństwowienie przyniesie większą sprawiedliwość społeczną. Bzdura, którą oczywiście komunizm zweryfikował negatywnie. I tak dalej, i tak dalej. No właśnie, to wróćmy do ekonomii trochę, bo istotną częścią teorii Marksa jednak była ekonomia Marksa i Engelsa. Taką fundamentalnym założeniem ekonomii był fakt, że kapitał będzie się bez końca będzie się akumulował w gronie niektórych, a biedniejsi będą coraz ubożsi. XIX wiek pokazał, że tak być nie musi, że tak nie jest, więc ta ekonomia nie działa. Czy da się rozumieć marksizm bez tej racjonalizacji ekonomicznej, bez walki klas? Zresztą to już widział Engels, który Marksa przeżył, że to nie działa, i potem jeszcze Lenin to musiał w formie imperializmu dołożyć, żeby cała teoria się trzymała jakkolwiek rzeczywistości. Czy wyjąwszy te całe rozważania ekonomiczne, można uznać, że marksizm jakkolwiek jest atrakcyjny, że ma te inne warstwy kulturowe, filozoficzne, które funkcjonują, istnieją po sfalsyfikowaniu teorii ekonomicznych? Tak, i to jest nieszczęście, dlatego że Marks bez teorii ekonomiczno-społecznej, bo również chodzi o wykluczonych, prawda, klasę robotniczą, jest atrakcyjnym programem dla wszystkich ludzi, którym świat się nie podoba i którzy nie wierzą w Boga. I oni chcą stworzyć nowy świat w oparciu o znowu utopijne założenia, że człowiek może się zaspokoić. To znaczy, że my jesteśmy istotami, które mogą osiągnąć pewien stan nasycenia zadowoleniem z życia, jakie mamy. To jest fikcja. Bo zawsze będziemy mieli takie czy inne kłopoty z majątkiem, z zarobkami, ze zdrowiem, z rodziną. Mnóstwo będzie problemów, które powinniśmy rozwiązywać, można powiedzieć, w duchu moralności. I teraz chyba najgorsze, co z Marksa wynika, to jest relatywizm moralny. Znaczy dla Marksa, Engelsa i marksistów moralność jest zjawiskiem historycznym, zmiennym, wraz z upływem czasu, wraz z formacjami, z kulturami itd. I prawo, które ma regulować życie społeczne, wcale nie musi być związane z moralnością, tylko raczej jest efektem woli klasy panującej. I to jest wspólny mianownik dla wszystkich rewolucjonistów od Marksa aż po dzisiejszą rewolucję kulturalną. Dzisiejszy ten marksizm kulturowy, wywodzący się od Gramsciego i włoskich komunistów i praktykowany w różnych formach przez nową lewicę, jeszcze nowszą lewicę, kolejne lewice, do tego się odwołują, bo chcą stworzyć nowego człowieka i nowy świat. Nie da się po prostu tego zrobić, jeżeli nie będziemy odwoływali się do wartości, które wynikają, można powiedzieć, z transcendencji. Bo jeżeli odwołujemy się do prawa jako woli klasy panującej, to mamy, i tutaj może być już cytat bardziej współczesny, mamy stosowania prawa takie, jak my je rozumiemy. Kto są my? No, ci, co rządzą, ci, co stanowią prawo, w zależności od, czasami nawet większości uzyskanej w parlamencie, ale niezależnie od moralności. Panie profesorze, to skoro naszym gościem Wojciech Roszkowski, skoro marksizm jest żywy, to jaki obraz świata teraz kreuje w tej klasycznej wersji rewolucja proletariatu, która miała uspołecznić środki produkcji i przynieść taki fizyczny, materialny równość, niemalże raj na ziemi po wykluczeniu czy zniszczeniu kapitalizmu? A teraz jaką rzeczywistość nam przynosi ten marksizm kulturowy, no przepoczwarzony po klęsce tego bardziej gospodarczego marksizmu? No właśnie, klęska marksizmu tego gospodarczego, ktoś treścił w ten sposób, że to jest najdłuższa droga od kapitalizmu do kapitalizmu, bo nomenklatura partyjna się pouwłaszczała i jest teraz klasą właścicieli. Wobec tego cała ta warstwa sprawiedliwości społecznej związanej z własnością została właściwie wywalona na margines, w ogóle o tym się nie mówi. Chodzi o przeobrażenia kulturowe, w których człowiekowi będzie wolno wszystko. To jest, myślę, kolejna utopia, bo w tym wszystkim nie ma tylko wolności służącej przyjemności, zaspokojeniu jakichś czasami nawet zachcianek, ale nawet fundamentalnych potrzeb, ale również w tym wszystkim jest łamanie prawa, jest kłamstwo, jest zbrodnia, bo właściwie co nas przed tym hamuje? Wola klasy panującej? No chyba nie. Wszystko wolno. Jakie są hamulce dla władzy w sytuacji, kiedy ona może kreować prawo niezależnie od moralności, bo ma siłę. Siłę większości albo siłę środków przymusu. Nic. Wobec tego zmierzamy do swego rodzaju najpierw aksamitnej, a potem coraz mniej aksamitnej, jak dzisiaj na przykład widzimy, rewolucji tak zwanej liberalnej demokracji, która przestaje być demokracją i przestaje być liberalna. Z drugiej strony jest tak, że ona staje się coraz mniej liberalna, ale staje się darwinistyczna. Że tak, to jednak staje się prawo dżungli i tak nagle marksizm z takiego systemu, który miał tych słabszych dowartościować, staje się systemem, gdzie panuje hedonizm połączony z, czyli tak pan profesor pisze, to właśnie z darwinizmem, że silniejsi mają prawo realizować każdą swoją zachciankę, często kosztem słabszych. Że to jest ten system, który panuje. Tak. I jeszcze w oparciu o ideologiczne kłamstwo, bo mówi się o wyzwalaniu kolejnych wykluczonych. Wyzwalamy, ja na koniec książki w ogóle sprowadzam to do kompletnego absurdu. Najpierw Marks chciał wyzwolić klasę robotniczą, to się nie bardzo udało, bo klasa robotnicza w komunizmie została zniewolona jeszcze bardziej. Następna fala to było wyzwalanie kobiet. Kobiety zaczęły się wyzwalać z kobiecości, bo nie chcą rodzić, uważają, że to jest przekleństwo kobiecości. A teraz mamy do czynienia z wyzwalaniem transseksualistów. To znaczy mamy dopuścić, że każdy może wybierać sobie płeć i to jest ta wolność, tylko w gruncie rzeczy ci, co tego dokonali, bardzo często żałują. To znaczy zaburzenia w tożsamości płciowej oczywiście występują i należy ubolewać, że takie osoby cierpią, bo to jest autentyczne cierpienie, ja tego nie neguję. Natomiast kreowanie pewnej mody na to, że zwłaszcza nastolatek ma prawo sobie wybrać własną płeć, i jest kreowanie nieszczęść, dlatego że bardzo często ta tożsamość płciowa w końcu przybiera charakter męski albo damski i jeżeli się to zaburzy w pewnym momencie, to prowadzi to do okropnych konsekwencji. I teraz stwierdzenie, że należy wyzwolić człowieka, że dać mu prawo wolnego wyboru w tej kwestii, no prowadzi do kolejnych absurdów i nieszczęść. Dojdzie do rewolucji, bo jeżeli chodzi o kwestię płci, która teraz rzeczywiście obok rasy jest na topie współczesnej lewicy, także tej marksistowskiej lewicy, no to na zachodzie Skandynawia, Wielka Brytania pojawiają się prawa, które zakazują zmiany płci przez osoby niepełnoletnie, ograniczają liczbę tranzycji, zakazują trwałych operacji, jak na przykład amputacja piersi u osób niepełnoletnich, że tutaj na zachodzie dochodzi do jakiejś repulsji, tak byśmy to nazwali. To jest trwała tama, także ten ruch nie przerodzi się w sukces rewolucyjny jak w Rosji Sowieckiej i wielu innych państwach, Chinach, ale także ta przecież rewolucja była eksportowana i do nas, do Polski. Czy to jest jakieś zaburzenie, a ten walec rewolucji już nie taki nagły jak w roku 17, tylko takiej trochę idącej krok po kroku będzie się toczył? Ten walec się toczy. Opór, wydaje mi się, troszeczkę zaczyna się pojawiać czy rosnąć właśnie w niektórych krajach zachodnich. Polska, te polskie elity lewicowo-liberalne, które papugują mody zachodnie mniej więcej z opóźnieniem 10-20-letnim, w końcu też chyba kiedyś dojrzeją i zmądrzeją. Natomiast jaki będzie skutek tego starcia cywilizacyjnego między tym walcem a odruchami zdrowego rozsądku, czy sensu, bo w tworzeniu utopii, która ma pozorne szczęście ludziom dawać, a nie daje tego, coraz więcej ludzi, mam nadzieję, że będzie zauważało bezsens. Pytanie tylko, czy nie zauważą w bardzo wielu przypadkach za późno. To znaczy już się unieszczęśliwią, szukając tego ulotnego i złudnego szczęścia. I czy ta fala odwrotna zdoła powstrzymać ten walec? Na to pytanie ja nie potrafię odpowiedzieć, bo wydaje mi się, to jest uzależnione od bardzo wielu czynników, takich jak siła mediów społecznościowych i nie tylko, różne mody młodego pokolenia, które albo sprzyjają tej wariacji, albo będą ją hamować. Tego ja nie potrafię przewidzieć, ale mamy do czynienia z wyraźnym starciem tego walca, który krok po kroku łamie opór, co we Francji się stało, prawda? Do konstytucji wpisanie prawa do aborcji. No, jednocześnie mówi się o prawach dzieci, a jednocześnie do konstytucji wpisuje się prawo kobiet do aborcji. No, widać, że to jest zasadnicza sprzeczność. No, ale widać, że ale jest jeden bardzo prosty mianownik, to jest no właśnie hedonizm, czyli dogadzanie każdej swojej zachciance, tak żeby było jak najmniej odpowiedzialności. Tak, żeby jak najmniej. To jest największa siła. Największa siła tej rewolucji to jest właśnie pogoń za przyjemnością, za pozorną wolnością, która nie daje satysfakcji. Bo badania statystyczne kiedyś w Ameryce niedawno przeprowadzone pokazały, że ludzie, którzy mają budowany, że tak powiem, pewien system wartości oparty głównie na chrześcijaństwie, ale stosują się do pewnych zasad moralnych, przeciętnie są bardziej szczęśliwi niż ci, którzy próbują tej wolności za wszelką cenę we wszystkich kierunkach. To oczywiście badanie statystyczne może pokazać, ale w skali społecznej wydaje mi się, ludzie żyją nie tylko zdrowym rozsądkiem, ale pewnymi marzeniami, instynktownymi dążeniami, które nie są zracjonalizowane, tylko taką wyobraźnią, że można sobie stworzyć lepsze życie, co oczywiście jest bardzo ludzkie, bo każdy z nas chce być bardziej szczęśliwy, osiągać jakieś nowe cele i tak dalej. To jest bardzo ludzkie. Natomiast jeżeli się tworzy taki fikcyjny zupełnie horyzont, który można osiągnąć w jakiś tam sposób, to się ludzi mami i prowadzi ich do osobistych tragedii. Trzeba wiedzieć, że mamy pewien horyzont, który się będzie oddalał i my go nie dogonimy. Nigdy człowiek nie będzie w pełni szczęśliwy, w pełni zaspokojony. Pytanie tylko, jak jako człowiek na to reaguje. Albo się z tym godzi i próbuje swoje talenty, swoje możliwości różne bardzo od losu dane, rozwijać, albo tylko ucieka w takie poczucie krzywdy, niezaspokojenia i pretensji do całego świata, które karmi właśnie rewolucję, bo w tym momencie, tak jak w dawnych czasach szukano pociechy w magii, to dzisiaj szukają ludzie młodzi czasami pociechy i nadziei w jakichś takich irracjonalnych zupełnie dążeniach. Zresztą magia i pogaństwo ostatnio ma się całkiem nieźle. W Stanach Zjednoczonych jest, kilka milionów, tylko jedna z pogańskich religii, czy quasi-religii, bo taki zbiór mitologicznych wierzeń plus przesądów, ale jakoś tam ustrukturyzowanych w jedną organizację liczy 1,5 miliona członków, więc widać, że ta magia i to pogaństwo także przy tym hedonizmie wyrasta. Tak to tak jest, już jest, bo człowiek składa się z racji i z emocji. Tych emocji też trochę potrzebuje. Wojciech Roszkowski, spotkanie dzisiaj w domu Amikus w Warszawie, ale dobrze pamiętam. Na Foksal, tak. Na Foksal. 18:30 spotkanie z panem profesorem i z panem profesorem Wojciechem Polakiem. Dwie książki, o jednej z nich rozmawialiśmy. Bezbożność i terror i propaganda. O dziedzictwie marksizmu. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 13. Kończymy Kurier w samo południe, który został zrealizowany dzięki wsparciu naszych patronów na patronet.pl. /Radio WNET. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję, zwłaszcza panu Wojciechowi, panu Julianowi, panu Wiktorowi, pani Agnieszce i panu Mariuszowi. To piątka naszych najnowszych patronów, także tych, którzy odnawiają subskrypcje. Wszyscy, którzy radia słuchają. A jest taki cytat od patrona: lepiej łożyć na własne radio, bo trzeba będzie potem finansować cudze. Tak napisał jeden z patronów. Nie wiem, czy to jest dobre motto, a może jest słuszne, może właśnie jest dobre motto. Na przykład: ja jestem kapitanem żółtej łodzi Radia WNET i bardzo dobrze się z tym czuję, bo łożę na nasze wspólne radio i nie muszę finansować obcych. patronet.pl /Radio WNET. Najwyższy czas na serwis informacyjny.